Cześć, witam was, tu jest Gracjan. Na pewno wiele razy się wam zdarzyło, że ktoś po prostu próbuje was oszukać, nabrać i wykiwać. Mi się to bardzo właśnie często zdarza i po prostu to jest strasznie po prostu denerwujące. Jeśli ktoś próbuje wcisnąć po prostu człowiekowi kit i wmówić, że coś jest dobrze zrobione, jak po prostu ja widzę, że źle jest zrobione. Jeśli wcześniej na przykład dostałem projekty czegoś i obiecywane było, że ma wyglądać tak wspaniale, a teraz w praktyce okazuje się, że jest zrobione sknocone, jest zrobione o wiele, wiele gorzej, no to po prostu to jest po prostu denerwujące, a jeszcze bardziej jest to denerwujące, jak ktoś mi wmawia, po prostu próbuje mi wmówić, że po prostu ja się przyzwyczaję do tego, że wcale to tak źle nie wygląda, albo że po prostu może, że ja po prostu takie mam, po prostu widzi mi się, a przecież to jest dobrze, że nie da się inaczej zrobić. Wszystko się da inaczej zrobić, wszystko się da zrobić tak, żeby było elegancko i fajnie. I po prostu niech po prostu ktoś mi nie próbuje wciskać ciemnoty, że się czegoś nie da zrobić, bo się da zrobić. Żeby było ładnie, elegancko i fajnie. Skoro w projekcie się dało zrobić, no to w praktyce też się da zrobić. A nie, że w projekcie, w obiecankach, cacankach wszystko elegancko, pięknie, ładnie, a jak przyjdzie co do czego, no to się okazuje, że wszystko to były tylko obiecanki po prostu. No to jest strasznie denerwujące i to nie dotyczy jednej sprawy. Ciągle mi się coś takiego zdarza. Ciągle coś takiego występuje. W tym roku już było kilka razy coś takiego. W poprzednich latach co roku, kilka razy w roku przynajmniej się zdarza coś takiego, że natrafię na kogoś takiego, który po prostu chce mi wmówić ciemnotę, chce mi po prostu wepchać jakiś kit, coś byle co, jakieś badziewie po prostu i jeszcze chce mi wmówić, że coś jest dobrze zrobione, jak ja po prostu to widzę. Ja oczywiście czasami to po prostu w danym momencie uwierzę w coś, ale po prostu później się zastanowię, minie dzień, minie dwa, ja po prostu się zastanowię, ja po prostu widzę, że to po prostu, no, ktoś po prostu wmawia mi głupoty, wmawia mi jakieś rzeczy, które są nieprawdziwe, które nie są zgodne z rzeczywistością, po prostu próbuje po prostu, bo się mu po prostu nie chce. Nie chce mu się po prostu zrobić czegoś porządnie, elegancko, tylko po prostu, no, odwal się po prostu, no bo co tam, a jakoś to przejdzie, a jakoś to pójdzie, a wmówi się mu w kit, że dobrze jest zrobione i niech frajer wierzy w głupoty, nie? No, nie, mnie już nikt nie oszuka. Na razie, cześć, bye bye.